Dzień dobry, kochani! Jedna wam z bani! Witam was z rana, jak bita śmietana! Dzisiaj chciałam wam powiedzieć króciutko o moich treningach. Kochani, słuchajcie, jakie endorfiny, ja pierdzielę, słuchajcie, właśnie jestem po treningu, jestem cała mokra! Bo deszcz padał. Zawsze po treningu jem pączka. Żartowałam, ja nie ćwiczę! Nie, tak serio, wracam z siłowni. Musiałam zajechać, bo mi się lać chciało. Kurde, jakie mam mokre pachy, zazwyczaj po treningu to jest taka cała, jestem mokra. Żartuję, alkohol ze mnie schodzi. Bardzo często dostaję od was pytania, ile razy w tygodniu ćwiczysz? Kochani, ja ćwiczę codziennie. Ale cierpliwość, bo tak mnie stary wkurwa, jak on mnie wkurwa, jak mnie ten stary wkurwa. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jak wstajesz rano, musisz być zdeterminowana na 100%. Nikt nic za ciebie nie zrobi, nikt nie podniesie za ciebie dupy. Pamiętaj, to ty jesteś kowalem własnego ciosu. Kto to za ciebie zrobi? No kto? Kto ci poleje, jak nie ty sama z rana, jak bita śmietana? No. W ogóle powiem wam tak szczerze, że odkąd zaczęłam chodzić na piłkę nożną, tak, wkręciłam się w piłkę nożną, tak, przyznaję się bez bicia, słuchajcie, odkąd zaczęłam chodzić na tą piłkę nożną, mówię wam, coraz częściej widzę postępy, jakie robi mój syn, naprawdę super biega na tym boisku, no, fajnie jak stoję, tak na niego patrzę, tylko browara mi brakuje, ale nie mogę, bo stare się patrzą, powiedzą, że patola składnie. Chciałabym wam powiedzieć, chciałabym wam wszystkim powiedzieć, że to właśnie trening czyni mistrza. Odkąd zaczęłam codziennie trenować chlanie, już mi się łapy nie trzęsą. Teraz normalnie może chcę jednąć 50 i na luzaka iść do roboty, nie? I to właśnie dzięki treningom ludzie zaczęli mnie bardziej poznawać. Jeszcze miesiąc temu, wchodząc do sklepu, mówiłam, poproszę Jacka Danielsa. A teraz ekspedientka sama pyta, to co zawsze? Dobra, a tak serio jadę na basen. Muszę syna odebrać z zajęć. Dobra, słuchajcie, żarty żartami, ale naprawdę teraz jadę na halę sportową, bo mój syn zostawił tam czapkę, nie? I zawsze po treningu staram się żreć dużo białka, naprawdę. Biorę mikser i robię z tego bezę, nie? I pamiętaj, że jak zaczniesz trening, to się rozgrzej. Na jedną nóżkę i na drugą nóżkę, żeby stawy nie bolały, nie?